Na początek poprosimy o kilka zdań od pani kapitan. Zaczniemy od kapitana Pałacu Bydgoszcz, pani Zuzanny Krzyżyńskiej. Dobrze. Czyli przede wszystkim najpierw gratuluję drużynie Imperu Wrocław wygranej za 3 punkty. No w naszym wykonaniu pierwszy set na pewno był bardzo dobry i z tego możemy być zadowolone. W drugim secie no, nie dało się nie zauważyć, że Imper wzmocnił zagrywkę. My zaczęłyśmy coraz słabiej przyjmować, no i na siatce już nie szło nam tak dobrze jak w pierwszym secie. W trzecim secie i w czwartym starałyśmy się jeszcze walczyć. Dużo zmian u nas w zespole. Każdy, kto wszedł, no, dawał z siebie wszystko, także walka na pewno była. Walczyliśmy do ostatniej piłki. No niestety nie udało nam się doprowadzić tego meczu tak po naszej myśli. No i przegrałyśmy niestety, ale na pewno nie składamy broni i będziemy dalej walczyć. Także. Dziękuję. No, my bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, ale myślę, że tutaj wielkie brawa należą się drużynie z Bydgoszczy, która dzisiaj pokazała naprawdę kawał dobrej siatkówki, przede wszystkim waleczność, której nie zabrakło do ostatniej piłki. Myślę, że my ze swojej strony mamy jeszcze trochę do dopracowania, trochę taka gra była falami, myślę, że trochę takiego zdenerwowania na początku i myślę, że z tego ten pierwszy set wyglądał tak, a nie inaczej. No, ale najważniejsze to, że jest to zwycięstwo 3-1 i z tego się cieszymy. Ja bym spróbować taką formułę. Jeśli są pytania do pana kapitana, to proszę, jeśli nie, to jest dzwonimy, żebyś mógł się przebierać ewentualnie. Moja czeka ze mną do końca. Czy są pytania pan kapitan? No jedno może do pani Asi. Czy to, że grały się tak falami, może wynikało z tego, że bardzo mocne siłowe treningi nie miały się wykryć? Myślę, że to jest dobre pytanie do trenera, aczkolwiek ja myślę, że my jesteśmy na tym etapie jeszcze do zgrywania się. Tak naprawdę zagrałyśmy dopiero 6 spotkań, więc myślę, że to jest stosunkowo mało. Z reguły przed sezonem gra się ich więcej, dlatego myślę, że jeszcze teraz mamy ten tydzień, gdzie ten mecz z Chemikiem jest przełożony, także będziemy mogły się jeszcze zgrywać i przygotowywać. Czy jeszcze jakieś pytania? To pani kapitan, dziękujemy w takim razie. Okay. I może poprosimy o zdanie pani trener Kopczyk. Proszę o ten mecz. No ja witam państwa serdecznie. Oczywiście bardzo gratuluję zespołowi z Wrocławia. Przyjeżdżając tutaj doskonale zapoznałam się z zespołem. Znam te zawodniczki i wiem, jaką wartość przedstawiają sobą. I dalej twierdzę to, co powiedziałam na początku. Jest to zespół, który na pewno będzie walczył o medal w tym roku. A jeżeli się tak nie stanie, to powinny dostać baty, nie powiem po czym, tak? My jesteśmy zespołem młodym i uważam, że to, co dzisiaj pokazaliśmy, no może fajna siatkówka, ale nie wystarczyło na to, żeby jakoś dorównać Impelowi. O czym tutaj mówić, jak rozgrywająca Impelu Wrocław zdobywa 17 punktów? No jest to skarb w drużynie. To jest po prostu bez dyskusji. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i będziemy kibicować zespołowi z Wrocławia. Znaczy przede wszystkim sobie my kibicujemy, bo my gramy dalej. Dla nas się bój dopiero zaczyna. My nie będziemy jeździły do Wrocławia czy do Polic czy gdziekolwiek, żeby wygrywać. My tam jedziemy pokazać kawałek dobrej siatkówki, pokazać charakter, pokazać to, że trenujemy, że mamy stworzone super warunki w klubie do pracy. To jest dla nas najważniejsze. A liga dla nas zacznie się od 7. kolejki. Chcecie wiedzieć z kim? Jedziemy do Rzeszowa. Tak, ja się bardzo cieszę, jestem dumna z mojego zespołu i zrobię wszystko, żeby te dziewczyny z meczu na mecz grały coraz lepiej, bo czy pojedziemy do Chemika, czy za tydzień Krew do nas przyjedzie, nikt nie złoży broni, one są bardzo ambitne, waleczne, mają charyzmę i mam nadzieję, że tak będzie wyglądała nasza liga, prawda? Także z mojej strony tyle. Dziękujemy. Ten, która Aleksandersen, coach Rodin. Yeah, as expected, actually, it was a difficult game today. They were fighting all the time and giving us a hard time. Of course, we were not like disciplined enough in what we were doing, especially in block defense at times, but we found our rhythm and we won the last 3 sets, and that was important after losing 5 points in a row in the first set in the end. That was like kind of disappointing, but just winning the game today and showing at least at times some
some say, okay, one ball was like important. It's a little bit the same for us now. It's like one game, 2 weeks off and stuff. So it's a little bit like on and off. And we have chosen not to play so many practice games so far. Now on Tuesday we have a Chinese team coming here for 5-6 days, one of the best teams in the world, club team, so we will get really good competition and hopefully we can raise our level a lot. So very satisfied with the 3 points, and I think we should learn a lot from Bilbao today, how you fight in defense and how you never give up a single ball, because they made our life tough at times by digging the balls and forcing us to attack and attack, and in the end sometimes also making a mistake. So all credits for their what they did, and we will not be sad if they win a set or two or the match also against Police and Sopot. So good luck to them in the future. Dużo walczyły, dużo wkładały serca. Cieszę się, że wygraliśmy 3 sety, po tym jak w pierwszym secie przegraliśmy 5 punktów z rzędu. Nie zawsze wszystko dobrze funkcjonowało, nie potrafiliśmy znaleźć swojego rytmu na początku przy bloku i obronie, ale później ten rytm odzyskaliśmy. Cieszy nas to zwycięstwo. Do tej pory nie graliśmy dużo meczów towarzyskich. Teraz mamy 2 tygodnie przerwy. Na 5-6 dni przyjedzie tutaj drużyna z Chin, bardzo mocna, klubowa, którą będziemy trenować i mam nadzieję, że jeszcze podniesiemy swój poziom, swoje umiejętności. Jeszcze raz gratuluję Pałacowi, bo naprawdę tutaj walczyli, mieli dużo obron. Mam nadzieję, że nic strasznego nie wspominałem. Dobrze, czy są pytania do trenera w takim razie? No, pani trener Kopczyk, jak pani myśli, kobiecie łatwiej trenować kobiecy zespół, czy... Ja powiem, że ja wiadomo, że trener to jest fajna sprawa, w zespole ma się fajnego trenera, dla niego się trenuje, dla niego się gra, ale ja uważam siebie też za fajną trenerkę i mam bardzo dobry kontakt z moim zespołem. Sama kiedyś byłam zawodniczką, grałam w Pałacu, zdobywałam medale, byłam w kadrze, miałam okazję właśnie się tutaj spotkać z moimi trenerami, którzy mnie prowadzili. Wiem, na czym to polega i chciałabym trochę tego rzemiosła, którego ja w życiu przeszłam, przekazać moim zawodniczkom, tak? I powiedzieć im, że kobieta w Orlen Lidze też może znaleźć swoje miejsce. Proszę. Czy jeszcze jakieś pytania? To w takim razie bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że spotkamy się.